Nie ulega wątpliwości, że wszystko w naszym życiu podlega rozwojowi. Rozwojowi podlega również nasza wiara. Ona ma być coraz głębsza, coraz silniejsza, ale ma być również coraz czystsza. Dlatego nasza wiara również przechodzi przez proces oczyszczenia i o tym w dzisiejszym słowie. Pisze ksiądz Tadeusz Dajczer, że każdy musi przejść, oczywiście jeżeli chce, żeby jego wiara się rozwijała, musi przejść przez bolesne oczyszczenia, aby mógł dojść do wiary czystej, prawdziwej, a z czasem również do prawdziwej kontemplacji. I tak wiara nasza ulega rozwojowi. Wiara nasza podlega pewnym procesom. Procesom, które sprawiają, że my wchodzimy w coraz głębsze relacje z Panem Bogiem. Od tej takiej relacji, można powiedzieć, najbardziej fundamentalnej, podstawowej, jaką jest uznanie, że Bóg istnieje, poprzez kolejne kroki, w których poznajemy Bożą mądrość, Bożą wszechmoc, Bożą miłość i wchodzimy z Nim w bardzo taką intymną relację, którą można już nazwać kontemplacją, różnie zamiennie są te słowa używane, ale żeby dojść do takiej bardzo intymnej relacji z Panem Bogiem, nasza wiara podlega procesowi oczyszczenia. Na czym ten proces polega? O tym w dzisiejszym słowie pytamy o to, jak ten proces oczyszczenia przeprowadzić księdza Dajczera. Aby wiara stała się mocna, musi być wypróbowana. Musi przejść przez tygiel doświadczeń, przez wiele prób i burz. Wiara powierzchowna, oparta jedynie na wychowaniu, uczuciu i pewnych przyzwyczajeniach, w obliczu trudności załamuje się. Bóg chce, by człowiek wierzący został w wyniku prób wiary ogołocony z tego, co stanowiło jedynie podróbki wiary, co nie było autentycznym przylgnięciem do Chrystusa, oparciem się na Nim i powierzeniem się Jemu. Wiara autentyczna to wiara pozbawiona wszelkich podróbek naturalnych, takich jak zrozumienie, odczucie, doświadczenie zmysłowe czy wyobrażeniowe. Wiara autentyczna to oparcie się jedynie na Bogu i Jego Słowie. Bóg nie godzi się na to, byś zawierzał sile swych praktyk, swemu uczuciu czy doświadczeniu. Dopuszcza więc próby wiary, których zróżnicowanie zależy od tego, na czym, poza Bogiem, swoją wiarę opierasz. Jeśli opierasz ją na naturalnym rozumieniu, muszą zniknąć wszelkie światła rozumu i w pewnym momencie to, w co wierzyłeś, zacznie wydawać ci się bez sensu. Jeśli opierałeś swoją wiarę na pewnych ludziach, świeckich czy duchownych, na ich postępowaniu, to w pewnym momencie i to musi zachwiać się i zawalić. Jeśli opierałeś się na uczuciu, na zadowoleniu i doświadczeniu radości płynącej z modlitwy czy praktyk religijnych, to nie możesz się dziwić, że przyjdzie czas na oschłość i niechęć do tych praktyk. Musisz przejść przez te bolesne oczyszczenia, abyś mógł dojść do wiary czystej, prawdziwej, a z czasem do prawdziwej kontemplacji. To bardzo ważne słowa księdza Dajczera, które być może pozwolą nam zrozumieć pewne procesy, które dokonują się w naszym życiu duchowym. Że czasami tracimy poczucie sensu, poczucie wartości. Że być może osoby, na których tak bardzo opieraliśmy naszą wiarę, od których nawet uzależnialiśmy naszą wiarę, tak bardzo byliśmy wpatrzeni w autorytety czysto ludzkie i to też z czasem zawodzi. Być może naszą duchowość, naszą religijność opieraliśmy na jakichś doświadczeniach związanych z modlitwą. Było nam fajnie, było nam miło, było nam przyjemnie, prawda? Jak to niektórzy mówią, alleluja i wszystko było pięknie. I przychodzi oschłość. Tak, przychodzi.
bo Pan Bóg chce nas ogołocić z tego, na czym budowaliśmy naszą religijność, na czym budowaliśmy naszą wiarę, a co nie było Nim samym. Bo jeżeli budujemy naszą religijność tylko na tym, że chcemy wszystko zrozumieć, to popełniamy błąd, o którym mówi papież Franciszek w dokumencie Gaudete et Exultate. To jest taki dokument mówiący o powołaniu do świętości. I on mówi, że jednym z problemów, który uniemożliwia czy utrudnia nam rozwój wiary, jest właśnie nasz rozum. My chcemy wszystko wyjaśnić, wszystko chcemy zrozumieć, wszystko chcemy pojąć, a kiedy nie potrafimy czegoś zrozumieć, kiedy nie potrafimy czegoś wytłumaczyć, to odrzucamy. Tak? I być może przychodzi w Twojej wierze też taki kryzys, bo chciałeś wszystko wyjaśnić, chciałeś wszystko zrozumieć, chciałeś wszystko udowodnić, uzasadnić, ale właśnie o to chodzi w wierze i o to chodzi w zaufaniu Panu Bogu, że pewnych rzeczy nie wyjaśnimy. Po prostu pewnych rzeczy nie wyjaśnimy, bo dlatego mówimy o wierze w Boga, wierze Bogu, o zaufaniu, że my pewnych rzeczy nie wiemy. A naszą wiarę opieramy na tym, że Bóg wie. To samo dotyczy naszych praktyk religijnych. Tak, tak jak mówiłem, możemy zbudować naszą wiarę na tym, że fajnie jest na spotkaniach modlitewnych, że fajnie jeździć z jednego czuwania na drugie, z jednego uwielbienia na drugie. I potem okazuje się, że to był motor napędzający moją wiarę. Te emocje, te uczucia, które mi towarzyszyły, których doświadczałem. I może się okazać, że Pan Bóg mnie też będzie chciał z tego ogołocić. I powie Ci, tu nie chodzi o emocje, tu nie chodzi o uczucia. Oczywiście one są ważne, ale jeżeli to jest motorem napędzającym moją wiarę, to Bóg może chcieć mnie z tego oczyścić. Tak samo drugie osoby. Tak samo drugie osoby. Nie? My też czasami budujemy swoją religijność w oparciu o zaufanie ludziom. To jest ważne. Oczywiście to jest niezmiernie ważne i to jest też takie wezwanie dla nas, dla kapłanów, dla osób konsekrowanych, że wielu ludzi patrzy na nas. Wielu ludzi patrzy na nas, wielu ludzi buduje swoją duchowość, religijność, patrząc na nasze życie. My nie możemy ich zawieść, tak? Ale niestety zdarza się, że no właśnie zawodzimy. Że nie spełniamy oczekiwań. Być może wynika to z naszej słabości, a być może i też z jakiejś perfidnej grzeszności. Niestety, również z tego powodu ludzie potem odchodzą od Kościoła, odchodzą od wiary, bo zawiedli się na kapłanie, zawiedli się na swoim proboszczu, zawiedli się na spowiedniku, na osobie konsekrowanej, na siostrze zakonnej, na bracie zakonnym. Niestety czasami tak bywa. Ale być może to doświadczenie dla tych osób jest też takim doświadczeniem oczyszczającym, żeby zobaczyli, że jedyną osobą, na której mogę w pełni zbudować moją wiarę, jedyną osobą, która mnie nie zawiedzie, jedyną osobą, której mogę w sposób bezgraniczny zaufać, jest Pan Bóg. Jest Pan Bóg. I być może czasami przechodzimy przez te bolesne oczyszczenia. Być może czasami przechodzimy przez te bolesne oczyszczenia, żeby uświadomić sobie, że jedyną osobą, którą mam w 100% zaufać, której mam w 100% zaufać, jest Pan Bóg. Oczywiście to nie oznacza, że nie mamy sobie nawzajem ufać jako ludziom, jako przyjaciołom. Tak, mamy sobie ufać. To nie ulega wątpliwości. Nie da się żyć tu na świecie bez wzajemnego zaufania. To nie ulega wątpliwości. Ale no, faktem jest też, że słabi i grzeszni jesteśmy i czasami po prostu zawodzimy. To jest prawda, to jest prawda. Potem się z tego spowiadamy, potem trzeba przeprosić, pojednać się, pogodzić i iść dalej. I iść dalej do tego celu, jakim jest życie wieczne w niebie. Dobrze, bo już się tak troszeczkę rozwinąłem. Życzę Wam takiego rozwoju głębokiego wiary, pogłębiania tej wiary. Nie bójcie się tych momentów oczyszczania. Nie bójcie się tego, przez co Pan Bóg Was przeprowadza. To jest piękne. To jest piękne doświadczenie naszej wiary. To jest doświadczenie, które ma tę wiarę naszą oczyścić. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Dobrej nocy.